Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i gorąco. Mam nadzieję, że dobrze wszystko jest u Was. I zaczynamy rozkład lustro. Ty i która osoba jest dla Ciebie ważna? Ta osoba, która jest dla Ciebie ważna. Zobaczymy, co sobie nawzajem myślicie dzisiaj, co do siebie czujecie i jakie macie zamiary odnośnie siebie. Także teraz dokonajcie wyboru, który kamień bardzo Ciebie przyciąga. Bardziej, nie bardzo. Ten czy ten? No i kochani, zdecydujcie. Proszę, jeżeli potrzebujecie dużo czasu, to włączcie teraz pauzę, bo ja będę zaczynała od tego kamienia. Okay? Ten sobie położę na bok, tutaj, żebyście widzieli. I zaczniemy sobie od tego, który jest u mnie. O. I dobrze. Ja tasuję dla Ciebie karty, a Ty się skup. Oczywiście ten jeszcze troszeczkę przesunę, żeby było wiadomo, że nie dla niego, tylko dla tego. I tak, kochani, na początku pomyśl, o kogo pytasz. I w tym momencie, jak ja tasuję, skup się na tej osobie i ja zobaczę, co o sobie nawzajem myślicie. Ty i ta osoba, co myślicie o sobie nawzajem? Po lewej stronie, mojej lewej, tutaj będziesz ty, po tej stronie będzie ta osoba. I teraz tak, chciałam zobaczyć, co ty myślisz o tej osobie. Co o niej myślisz? Co myślisz o tej osobie? Co o niej myślisz? Co o niej myślisz? Co ta osoba myśli o tobie? Co ta osoba myśli o tobie? Co ona myśli o tobie? A jednak ten kamień musimy jeszcze przesunąć dalej. Co ta osoba myśli o tobie? Co ty czujesz do tej osoby? Co ty czujesz do tej osoby? Co czujesz? Co ta osoba czuje do ciebie? Co ona czuje do ciebie? Co ona czuje do ciebie? Jakie są zamiary twoje odnośnie tej osoby? Jakie są zamiary? Jakie są twoje zamiary odnośnie tej osoby? I jakie są zamiary tej osoby odnośnie ciebie? Jakie są zamiary tej osoby odnośnie ciebie? Proszę bardzo. Uczycie się siebie nawzajem. Paś, mieczy. No i kochani, jeszcze ten musimy kamień przesunąć. Szerokie te karty. No i kochani, tak, zaczniemy sobie od myśli. Jak widzicie, tutaj jest dwójka denarów. Jest tak, tu będę przesuwała, żebyście widzieli, że omawiamy te karty trzy, tak? To powiem Ci tak, o czym Ty myślisz? Ty jesteś osobą, która już dużo przeszła. Nieważne, jaki masz wiek, już przeszłaś bardzo dużo. Jesteś w królowej mieczy. To znaczy, możesz dziadusia, dziecko wychowywać sama, być samotna. Kobieta po przejściach, kobieta, która się rozwiodła lub się rozstała. No i tak jakby los ją troszeczkę skrzywdził. I z tą świadomością wchodzisz w następną relację i z tą, też z takim przekonaniem, że mimo, że ta osoba jest dla Ciebie ważna, to nie jest całym światem już dla Ciebie. Ci powiem tak, z tego powodu, przez to, że jesteś w królowej mieczy, to znaczy albo ta osoba Cię rozczarowała, albo jakiś partner wcześniej Cię rozczarował lub partnerka i z tego powodu już z tym doświadczeniem wchodzisz w ten związek, to znaczy już bierzesz tak jakby przez pryzmat, że uda się, nie uda, to nie jest koniec świata, tak? Bo to już takie jest analizowanie, mimo że osoba jest dla Ciebie ważna. I też widzę, że nie możesz podjąć decyzji. Chcesz po prostu jakoś zrównoważyć to wszystko, pogodzić, tak? Może tę osobę ze swoim życiem, bo nie jest łatwo, ale dla Ciebie jest ta osoba, ja tak czuję, jest ważna, nie najważniejsza, próbujesz się jakoś dopasować do swojego życia, życie do niej, no ale za łatwo nie jest dla Was, nie jest łatwo. Co ta osoba myśli o Tobie? Ta osoba, to są trzy karty, tak? To znaczy jest tutaj karta, jak widzisz, tych buław, siódemka buław, jest siódemka mieczy, jest królowa kielichów. To znaczy osoba w myślach odgradza się od Ciebie, albo ona myśli, że Ty się zamykasz na nią, to znaczy jesteś taka zamknięta w tej kuli, taka jakby w swoim świecie, tak? Ciężko jest się przebić przez te szkło. Jejku, jak ja mam do Ciebie dotrzeć? Dlaczego tak wszystko źle interpretujesz? Dlaczego wszystkie moje słowa odbierasz jako atak na siebie? To znaczy, ta osoba myśli, że to, co ona robi, nie jest adekwatne do tego, jak Ty się zachowujesz.
coś tutaj jest na rzeczy. I jeszcze siódemka mieczy, która pokazuje, że albo ta osoba Cię musi, to zabrzmiało ciekawie, musi śledzić. Ona myśli, że chyba Tobie za bardzo może nie można ufać z tego powodu, że Ty jakby decyzji nie możesz podjąć i ona na wszelki wypadek może też jakby się troszeczkę od Ciebie zdystansowała, ale Ciebie obserwuje, patrzy, jak Ty się zachowasz, dlaczego tak się zachowujesz, dlaczego jesteś w karcie takiej obrażonej królowej i ona po prostu może Ciebie gdzieś z boku obserwować. Niby, że jesteście za szkłem, tak jak to w cudzysłowie, ale jednak Ciebie obserwuje, bo zastanawia się, bo jesteś dla tej osoby jako osoba bardzo troskliwa, bardzo dobra, bardzo kochana. Zupełnie w innej jakby energii niż Ty jesteś tu, ta osoba o Tobie myśli. Tak jakby myślała, że jesteś idealna po prostu, bo to jest królowa kielichów. To znaczy ciepła, idealna mama, żona, przyjaciółka, kochanka. Cudowna kobieta o słowiańskiej urodzie. Także kochani, tutaj w myślach powiem, że jeżeli Ty się od tej osoby jakby dystansujesz, blokujesz przez ten chłód, to ona Ci tak odbiera, obserwuje Ciebie z tego powodu, że myśli, że jesteś warta miłości. Jako osoba, nie mówię jako kobieta, bo mężczyźni też tutaj możecie czuć, że energia się zmienia, Ty jesteś bardziej po tej stronie niż po tej, bo pamiętajcie, że energia jest zmienna. Ale ja z założenia tasowałam, że tu jesteś Ty. Tu jest ta osoba i nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to jest tylko energia. To znaczy ta osoba, no dla mężczyzna to już w ogóle by teraz zobaczył, że ta osoba myśli, że go kocha, tak? Bo to się pokazała kobieta. Ale tu chodzi tylko o energię. To znaczy taka świadomość, że ktoś zasługuje na tą miłość, bo jest bardzo kochany, oddany życiu miłości i zasługuje na wszystko, co najlepsze. To znaczy w myślach jest ciekawie, tylko czuję między Wami chłód. Kobieta tak jakby bardziej tutaj, Twoja strona jest bardziej obrażona, a ta osoba myśli, że Ty jesteś zamknięta, albo ona też się w końcu tak zamknęła w tej swojej kuli, oboje się zamknęliście na siebie. I teraz co czujesz, tak? Co czujesz, to masz tutaj królowa kielichów, kartę siódemki pentakli i król mieczy, to są uczucia. I teraz tak, albo Ty czujesz, że osoba, którą pytasz, może być w związku, że może ona musi się zdecydować, jakby obrać drogę tą jedyną, to znaczy, gdyby ta osoba miała dzieci, partnera, tak, to Ty czujesz, że musi się zdecydować, nie masz już cierpliwości czekać w takiej niewiedzy, na co ona się zdecyduje, bo tutaj widzisz, jest karta królowej pentakli. Królowa pentakli to przeważnie jest kobieta życia czyjaś. I teraz tak, jeżeli Ty jesteś samotna kobieta, która pracuje na swoje utrzymanie, na wszystko, może być to Twoja energia jak najbardziej, ponieważ w myśli jesteś bardzo zamyślona, a w sercu wiesz, że tylko polegać możesz na sobie, na swoich umiejętnościach i nie masz cierpliwości dawać komuś, kto jeszcze nie dorósł, jakby tyle czasu, ile on tam sobie chce, bo mówi, daj mi trochę czasu, bo ja muszę pewne rzeczy sobie poukładać, pewne rzeczy sobie uświadomić, zrozumieć, nauczyć się, a Ty już po prostu nie masz tej cierpliwości, bo jak długo można czekać, aż ktoś dojrzeje, dorośnie, tak? Bo Ty, ja powiem Ci, że tu jesteś, jeżeli to jest Twoja energia, tak? Jeżeli jesteś samotna, to jesteś w kobiecie, która wie, czego chce. Stąpa bardzo twardo po gruncie, po ziemi, wie, że trzeba pracować, wie, że trzeba zarabiać, jest świadoma wszystkiego i dla niej to jest najważniejsze. Rodzina, dom, wszystko. Jeżeli ktoś czuje się jak Piotruś Pan, tak? Albo Piotruśka Panowa, jeżeli kobieta, no to może powiem Ci, że Ciebie troszeczkę to irytować, że ktoś zachowuje się tak swobodnie, tak jak w karcie głupca, tak? Nie rozumie, co jest ważne. Ale jeżeli Twój partner, partnerka ma kogoś, to jest ta właśnie u Ciebie w sercu ta świadomość, że powinna wybrać między tą swoją partnerką, partnerem, czy tam byłym, w końcu się odciąć, bo też w nieskończoność czekać nie będziesz. To są, bynajmniej u Ciebie już nie ma w sercu cierpliwości. Może do tych kłótni, może do tych pretensji, do czegoś, bo tutaj znowu u Ciebie jest król mieczy. Zobacz, karty mieczowe, tak? On, mężczyzna, on,
mówię, to jeżeli jesteś mężczyzną, to ty. Mężczyzna myśli o kobiecie, a kobieta ma trochę go niżej. Także kochani, tutaj ja bym ci powiedziała w sercu, jest troszeczkę między wami chłód, ciupkę, jeżeli twoja sytuacja jest rewelacyjna, wybierz z drugikami, bo tu czuję troszeczkę chłód. I kochani, serduszko u tej osoby. Jest tak, trójka pentakli, jest karta słońca i ósemka buław. I teraz tak. Powiem ci, że w sercu ta osoba chciałaby się z tobą skontaktować na 100%. Ona jedynie, co dzisiaj marzy, to niczym innym nie iść do pracy, tylko skontaktować się z tobą. Ponieważ jest ósemka buław. Jeżeli się kontaktujecie, to ona by chciała, żebyście może się spotkali. Byli razem, bo to jest karta, po prostu ja nie mogę tej energii tak dużo w sobie kumulować w sercu. Muszę ją wypuścić. Muszę ci pokazać, bo ja chcę z tobą jeszcze coś stworzyć. Pamiętaj, że to nie jest koniec. Ja tutaj się przyłożę, ja ci obiecuję. Bardzo się cieszy. Dajesz szansę. Czuję tę osobę, że możesz dać szansę. Że tym razem się uda, że będzie dobrze. W sercu wszystkie karty są zgodne, są rewelacyjne. Że ta osoba chciałaby tutaj naprawdę z tobą jeszcze albo zacząć od nowa, albo włożyć jeszcze tego swojego, wiesz, tego zainteresowania, tej pracy nad tą relacją. Bardzo się cieszy na samą myśl, że to może się udać. W sercu jest fajnie i bardzo chce się skontaktować z tobą. I teraz zobaczcie w zamiarach. Próbujesz być silną osobą, chociaż czasami możesz się poddawać i już myśleć, że albo na te uczucia po prostu nie zasługujesz, albo ta osoba nigdy nie będzie taka jak w twoim wyobrażeniu, taka ciepła, taka kochana, albo myślisz sobie, że z tą osobą to ja nie wiem, czy jeszcze się poukłada. Bynajmniej masz już takie w zamiarach, takie czasami może chwile zawahania, zastanawiania się, czy na pewno to. Dosłownie są takie momenty. Ale próbujesz być silna. Może nawet gdy tęsknisz, próbujesz tego nie pokazywać, próbujesz trzymać fason, jak to się mówi. I karta Asa Kielichów pokazuje, że to uczucie cały czas jest. To znaczy masz zamiar to uczucie pokazać. Jeżeli ta osoba by się odezwała, to zrobisz to, że pokażesz, że cały czas masz dla niej serce. Że cały czas możecie kontynuować to. Tak? Tutaj bardzo fajnie karty się pokazują. Ta osoba ma zamiar poczekać i zobaczyć, jakie podejmiesz decyzje, jakie następne będą twoje kroki. Jest trójka buław, karta oczekiwania. To ja sobie teraz popatrzę, jak ty się zachowasz, tak? Widzisz, czuję, że chcę, mam nadzieję, że czuję, że chcę z tobą mieć kontakt, do ciebie napisać, zadzwonić, na spotkanie liczę, ale ja sobie poczekam, czy ty wyczujesz moją energię z serca i czy ty się do mnie odezwiesz. Muszę zobaczyć, jak ty zareagujesz na to wszystko. I jeżeli ta osoba ci obiecała, że się rozwiedzie, to ona o tym myśli, ona nie ma zamiaru już teraz kłamać, tak? Ona chce być szczera wobec ciebie i tego samego oczekuje, że ty będziesz szczery. Bo to jest karta szczerości, ewentualnie w niektórych sytuacjach rozwodu, rozstania. Ale jeżeli chodzi o ciebie, to ta osoba ma zamiar być szczera tym razem, tak? Tym razem. Może wcześniej też była szczera, bo co ja to powiedziałam. No i kochani, karta Asa Mieczy ma zamiar przemyśleć to. Jeżeli obiecała, że na przykład z jakąś osobą zakończy relację, ciągle ci to obiecywała, to faktycznie ma zamiar odciąć się od tej osoby jednym stanowczym ruchem, tak? Żeby zakończyć coś w swoim życiu i zacząć nowy etap. Także kochani, tutaj jak najbardziej w zamiarach można by było powiedzieć, że możecie liczyć na szczerość w swoją stronę, bo jest karta sprawiedliwości, co bardzo mi się podoba, że ta osoba nie ma zamiaru tym razem ci kłamać. Tak jakby poczeka, co ty zrobisz, jeżeli zrobisz to, żeby to jakby miało jakieś następstwa, to ona tym razem będzie szczera, tak? I podcina się od tego, od czego ma się odciąć, bo dużo już o tym myślała i ma zamiar jeszcze to przemyśleć do końca, żeby tym razem już błędu nie popełnić. Tak karty wszystkie mówią. I zobaczymy sobie jeszcze z kart Lenormand, dopowiemy do myśli, do uczuć i do zamiarów. Ty i twoja osoba. Chciałam zobaczyć między wami, jakie są myśli, wasza karta, waszych myśli.
waszych myśli. No tutaj chodzi o rozmowy. Też dużo stresu jest w waszych główkach. I u tej osoby, i u ciebie. Ale chcielibyście porozmawiać, się skontaktować razem, ale widzisz, jak bardzo się denerwujecie, bo karta ptaków to jest karta takiego poddenerwowania, irytacji czasami, że nie idzie w takim kierunku, jak idzie. I czasami w naszej głowie jest taki właśnie bałagan, taki mętlik, taki chaos, tak? To znaczy, że u was w myślach jest chaos. Ale widzę, że powinniście porozmawiać, poćwierkać. I tak, kochani, w serduszku, co między wami w serduszku? No, kochani, tutaj w serduszku powiem, że może być to, że oboje byście chcieli stabilizacji, bo jeżeli jest karta ryb, karta pieniędzy, to z reguły wiąże się ze stabilizacją, z czymś tutaj ugruntowanym, to jakby w sercu już nie było tych marzeń, tylko już jesteśmy na takim etapie, że albo tworzymy jakąś relację, związek, to ja bym bardziej coś poważnego patrzyła, niż jakiś flirt, romans, przygoda. Skoro już mamy tutaj, chodzi o kwestie finansowe i w sercu. To znaczy potrzebujemy, no nie dziwię się, bo tutaj jesteś ty jako królowa mieczy, tak? I nie ma cierpliwości już do takiego, wiesz, takiej zabawy, grania między sobą. To znaczy tutaj na pewno już, czy zamieszkanie razem, czy tworzenie jakichś planów na przyszłość. A w zamiarach, bo to czujecie, że tutaj trzeba stabilizacji, a w zamiarach między wami, no nowy w zamiarach, nowy początek. Kochani, tutaj wygląda przy kluczu, że powinno być elegancko między wami, bo oboje wygląda, jakbyście mieli zamiary wejść w związek, w relację, na przykład zamieszkać razem, albo dać jakby klucz do serca dla tej drugiej osoby. Znaczy, karty są dobre, ja bym powiedziała. Naprawdę między wami wygląda dobrze, bynajmniej w zamiarach tak wygląda dobrze. No i zobaczymy sobie drugą możliwość, drugą opcję, tam, gdzie wybrała druga opcja. Już teraz będziemy mogli sobie zabrać ten kamień, to będziemy mieli więcej miejsca, no nie? Jak wam się podobało, dajcie znać. Mi się bardzo podobało i widzę tutaj bardzo przyszłościowo, tylko musicie porozmawiać, bo były ptaszki, to znaczy musicie to obgadać. I teraz tak, tu jest twój kamień. No, zobaczcie, ile mam teraz miejsca. I teraz, kochani, robimy dla ciebie. Pamiętaj, ty jesteś tu, osoba twoja, o którą pytasz, jest tu, tylko też pamiętaj, że energia może się zmieniać. Jeżeli bardziej czujesz tu siebie, a tę osobę tu, to też jest w porządku. Skup się teraz, proszę, na osobie, o którą chcesz spytać. Lustro waszych myśli, uczuć i zamiarów. Chciałam zobaczyć, co o sobie nawzajem myślicie. Wszystkie osoby, które wybrały tą opcję, co myślicie o sobie? Co ty myślisz o tej osobie? Co ty myślisz o tej osobie? Co myślisz o tej osobie? Co myślisz? Co ta osoba myśli o tobie? Co ta osoba myśli o tobie? Co ta osoba myśli o tobie? Czekajcie, muszę przesunąć. Co w sercu ty masz do tej osoby? No, te karty coraz bardziej się rozszerzają. Zabrałam kamień jeszcze dalej z mojego miejsca. Co ty masz w sercu do tej osoby? Co masz w sercu do tej osoby? Co ta osoba ma w sercu do ciebie? Co ta osoba ma w sercu do ciebie? Co ta osoba ma w sercu do ciebie? I teraz w zamiary. Zamiary twoje, jeśli chodzi o tą osobę. Twoje zamiary, jeśli chodzi o tę osobę. Jakie są twoje zamiary, jeśli chodzi o tą osobę, którą pytasz? No i zamiary tej osoby, jeśli chodzi o ciebie. Jakie ona ma zamiary, jeśli chodzi o ciebie? Jakie są jej zamiary? Sporo tych mężczyznów, kochani, jeszcze ma karta gwiazdy. Tutaj jest jakby uzdrowienie tej waszej relacji, albo przynajmniej marzenie o sobie nawzajem. No i najpierw tutaj zobaczymy sobie, kochani, wasze myśli o sobie nawzajem. No i tu macie, zobaczcie, królowa mieczy, królowa buław i paść kielichów. No i teraz tak, o czym ty myślisz? I ja bym tu szczerze powiedziała, że kobieta może myśleć, że mężczyzna kogoś ma. Albo mężczyzna faktycznie kogoś ma i ona to wie. Bo tutaj są dwie królowe. Dwie królowe to są po prostu dwie różne kobiety. A szczególnie w linii prostej. Bo jeżeli tutaj jest kobieta i na przykład jest kobieta tu, powiedzmy, gdyby ona była i nie ma, to już teraz możemy powiedzieć, że tu są myśli twoje, a tu jest energia twoich zamiarów. Ale jak one stoją w linii prostej, to już nie jest twoja energia, to jest po prostu inna kobieta. No i teraz tak, możesz myśleć, podejrzewać, być zazdrosna, że w życiu twojego mężczyzny jest inna kobieta lub ty
się zauroczyłaś mężczyzną, który jest w związku. Albo jakaś była, nie może się ciągle odczepić od niego. No i ty o tym myślisz. Ale tutaj też masz bardzo romantyczne myśli, jeśli chodzi o niego. Chyba, że te romantyczne myśli, ty jesteś na niego zła, bo on może mieć romans z nią, to już w ogóle inna historia. Ale zobaczmy myśli jego. Bo ty swoje myśli znasz, zobaczmy myśli jego. Zobacz, on jest tutaj w królu buław, ósemka mieczy, widzisz? I karta szóstki pentakli. To znaczy, ósemka mieczy, król buław, karta szóstki pentakli pokazuje, że on tak jakby siebie postrzegał, że w tej sytuacji nie ma wpływu na swoje życie. Dosłownie. Jest w królu buław, to znaczy energiczny, bardzo atrakcyjny mężczyzna, świadomy tego, który może przyciągać kobiety. No i wtedy, gdy taka inna kobieta się zakręci ku niego, to on tak jakby mógł ci powiedzieć, ale co ja mam z tym zrobić? Zobacz, jestem taki przystojny, piękny. No zawsze kobiety mną się interesują. No i wtedy on naprawdę faktycznie tak uważa, że w takiej sytuacji to on nie może się zachować inaczej. Jak on ma odepchnąć, na przykład pogardzić to kobietą, tak, że widzisz, on tak tutaj stoi w karcie takiego macho, tak? Mężczyzny świadomego swojego uroku, swojej męskości. I teraz, jeżeli tu byś ty była kogoś zazdrosna, to on może ci to w taki sposób tłumaczyć, że on nie umie wyjść z tej sytuacji, bo on po prostu taki jest, tak? I w ogóle, nawet jeżeli nie patrząc już na inne osoby, to tutaj bynajmniej on stoi w takiej energii, że on pewnych rzeczy nie może zrobić. Jemu się wydaje, że co jest dla was ważne, to on nie może w tym momencie albo ci tego dać, bo wygląda, że jakby widział same przeszkody naokoło siebie. Stoi w jakimś zamkniętym punkcie i nie ma wyjścia z tego punktu. Oczywiście to nie jest prawda, bo tylko on tak myśli, ale on naprawdę szczerze tak myśli. To nie jest kłamstwo. On dosłownie myśli, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Biedny, bo oczywiście, że jest. Chciałby cię może poprosić o więcej czasu. Nie wiem, kto którego prosi, ale tu wygląda, jakby ktoś o coś chciał żebrać, dosłownie. Tutaj może to być z jego strony. Daj mi jeszcze jedną szansę czy coś. Ktoś jakby chciał to szansę. Ale w sercu, zobaczcie, u ciebie... Kochankowie, trójka denarów i as kielichów, fajne karty, ponieważ oprócz tego, że nie możesz podjąć decyzji, decyzja jest bardzo trudna dla ciebie, wręcz jakby, może niezależna od ciebie, chciałbyś albo chciałabyś podjąć tę decyzję, ale nie wiesz jak i nie podejmiesz, jeżeli nic tutaj się nie wydarzy, to ta decyzja będzie nie podjęta u ciebie w sercu. Wahanie się między może tym ognistym facetem, który może być dla ciebie jak kochanek, jak najbardziej, bo król buław, a partnerem, albo czy mu zaufać, a czy nie ufać. To jest taka decyzja, taka z skrajnych emocji. Nie wiem, co mam zrobić. Jeżeli ktoś mi nie popnie w którymś kierunku, to ja nic nie zrobię po prostu. Ale chcesz w tym trwać. Twoje serce chce. To jakby chciało się zaangażować. Wiesz, że też to taka długa droga, ale chcę. Daj mi szansę. Ja tu będę dawać siebie wszystko, tak? Będę zerwać nocki, aby coś tutaj między nami było. Tak twoje serce po prostu do tej osoby, zobacz, wyrywa się. Tak samo as kielichów. Trzymasz na dłoni te serce. Tylko wystarczy, żeby on wziął albo ona. Jesteś otwarty na tą miłość. Albo otwarta. Tak czujesz. Że ta miłość wisi w powietrzu. Może nie wisi, tylko ona trzyma, ale w powietrzu jest. No i kochani, ta osoba co czuje? Ta osoba, jeżeli ty masz partnera, to ta sytuacja jest bardzo jasna. Albo partnerka oczywiście. Jeżeli ty masz partnera, partnerka, że ta osoba może czuć zazdrość i nie może ci zaufać. No niestety nie może się przemóc, żeby ci zaufać. Z tego powodu mógł któryś z was kogoś zostawić, odciąć się i teraz może być między wami chłód właśnie z powodu tego braku zaufania. Albo ta osoba jest zła nawet, wręcz, że ty nie ufasz dla niej, podejrzewasz o coś, bo też jest karta braku zaufania, tak, w sercu. To znaczy albo ta osoba czuje, że nie ufasz ty, za co jest bardzo zła, albo ta osoba czuje, że ci nie można ufać, za co też jest bardzo zła. Wszystko wychodzi do tego, że i tak ona jest zła. Jakby nie było, obejdziemy, to i tak ona jest zła. I się odcięła. W serce po prostu jej się zamroziło z tego powodu, że nie ma tego zaufania między wami. Ale w sercu wygląda, że kocha. Możemy mówić o tym, że tutaj ta osoba albo ona się odcięła, bo czuje, że ktoś cię bardzo kocha, i nie chce wchodzić w drogę, albo on cię po prostu kocha, ten człowiek, który
którego pytasz. Dosłownie, bo to jest miłość dojrzała, opiekuńcza. Chyba, że on się odciął, bo nie ufał ci, twoim zamiarom, tak? Albo ona się odcięła, bo nie ufała. I też chodzi o miłość czyjąś do ciebie. Może to jest to być zazdrość po prostu. Jakie są zamiary? Zamiary to jest jednak zmienić sytuację, odejść od konfliktów i zacząć na nowo. Proszę bardzo, ósemka pentakli pokazuje, że ja mam zamiar tutaj się przyłożyć, pracować nad tą relacją. Wiem, że warto. Wiem, że jeszcze dużo muszę się nauczyć, dużo pobrać lekcji jakby życiowych, ale wiem, że ten koniec, ten cel, te 10 denarów jest raptem tuż, tuż. Jeszcze tylko troszeczkę, jeszcze parę nocy, parę miesięcy, parę lat i już będę to mieć. Zależy, co chcę mieć, tak? Jak bardzo stałego. No bynajmniej powiem ci, że w zamiarach masz zamiar dopnąć swego, osiągnąć swoje i nie poddać się, bo jest karta 6 mieczy, pokazuje, że zostawiam te zmartwienia za sobą, idę do przodu, po prostu idę po... Nie, tego wyrazu nie będę używała, by nie jest ładny. Idę po prostu przed siebie, tak? Znaczy tu płynę w sumie przed siebie i mam dosyć tych czarnych myśli, co mi ktoś doradza albo w mojej głowie. Czas opuścić miejsce, gdzie jest mrok i pójść w stronę światła. Taki masz zamiar. A ta osoba, jaki ona ma zamiar, sporo tych mężczyzn tutaj, energii męski sport. Bardziej bym czuła, że tu jednak jest mężczyzna. Nieważne, kim ty jesteś, bynajmniej tu jest jakby mężczyzna. No chyba, że kobieta z takim pierwiastkiem silnym męskim. W zamiarach ma, powiem, że ma te plany, ma jakieś tam idee, że co między wami może być. Pomysły go rozpalają albo ją, tak? Że ona sobie tworzy jakieś tam takie kawałki różne, erotyczne, tak? Jak to będzie, jak będzie wyglądało to spotkanie, ta rozmowa. To znaczy chce, tak? Bardzo chce. Zamiar ma coś osiągnąć. Tutaj najbardziej tu ja czuję taki romans, ogień, nie wiem dlaczego, ale tak to czuję po prostu. Ale też bardzo się martwi, że ty albo nie dasz czasu dla niej na to, bo tu jest karta zamartwiania się. To znaczy ta 5 mieczy to jest tak, że była jakaś walka, od słowa do słowa, coś tam do czegoś doszliśmy, prawdopodobnie do nieporozumienia, może do kłótni, do czegoś tam doszliście, do wymiany siostrych zdań, albo w ogóle do ciszy. No i teraz zamiar, mam to przemyśleć, ciekawo, jak ty zareagujesz teraz na mnie, w tej energii. Czy dalej mnie chcesz? Czy dalej chcesz ze mną rozmawiać? Bynajmniej tak jakby zamiar ma poczekać, ja bym tu powiedziała, poczekać i poobserwować. Czy ty jesteś na daną sytuację zła? Czy na tą rozmowę, jeszcze tą rozmowę pamiętasz, tak, w takich barwach jak była? Czy już może trochę zapomniałeś? To znaczy tak się martwi bardzo, powiem ci, że chce jakby kontaktu, chce czegoś, ale się bardzo martwi. Jak ty zareagujesz, jeżeli szczególnie jesteś w tej karcie. No i powiem, że zamiar to ma tak jakby, no, mieć tą stabilizację. Tak jakby do zamiarów, nawet jeżeli w myślach jest taki ognisty, to i tak ma zamiar być. Zobaczcie, ja zaraz was powiem, co mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy wam też się spodoba, myślę, że tak. Jeżeli jesteście moje luśki, to wam się spodoba. W zamiar ma mieć tą stabilizację. Teraz posłuchajcie, spójrzcie. W myślach buławy, ogień, pożądanie, seks. W sercu miłość, tam gdzie trzeba, bo miłość ma być w sercu. A w zamiarach stabilizacja. Nie czujecie tego? Myśle rozpalają, serce kocha, a zamiary ustateczkować się. Dobra, może być z mojego słownika. Mieć stateczność życiową, być w końcu mężem, żoną, partnerem, partnerką, ojcem, matką, nie kochankiem. I to jest zamiar. Okej, okay. I zobaczmy sobie kartę Lenormand do tego rozkładu, do twojego kamienia. Chciałabym zobaczyć w waszych myślach. Co wy tam myślicie o sobie, moje aniołki, powiedzcie. Co myślicie o sobie nawzajem? Co między wami jest myśli wasze wspólne, ogólne? W sercu, a w zamiarach. No i tak, to tak samo te karty jak u Eli, zawsze magia. Tak samo jak tutaj pokazuje. Na razie jest w myślach stres, nerwy, zirytowanie, poddenerwowanie. Myśl o dobrym seksie,
tutaj, albo ktoś, że za dużo tego seksu ma, szczególnie jeżeli partner nie jest z nami, myślimy sobie, że on taki gorący czas ma, no w myślach jest, nerwy są. W serce daje sobie czasu i bardzo fajnie się zgadza, bo tu jest właśnie to czas. Tak samo tutaj. Tak jakby ktoś jednak chciał zainwestować w tę osobę. Bardzo chciał. I daje czas na zmianę siebie, albo na odezwanie się, albo na podjęcie jakiejś decyzji. Tak jakby ja ci dam ten czas, co potrzebujesz. Pięknie. Tak jakby zależało, widzisz? A zamiar jaki jest? Być przyjaciółmi, być blisko, być lojalnemu, być oddanemu, być wiernemu. Przepiękne. Tak jakby ta osoba ci powiedziała, ci będę wierna. Nawet jak ty mnie postrzegasz tak, to ja ci tak będę wierna. Boże, jakie piękne. Kania, wam życzę wszystkiego najlepszego. 100 lat, trzymajcie się, dajcie mi tutaj łapki w górę, komentarze, porozmawiajcie ze mną w komentarzach. Włączcie dzwonek tam, żebyście mieli powiadomienia o moich filmikach. No i do następnego. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobał rozkład, tak samo jak mi. Buziaczki, trzymajcie się, pa, pa.